Runda druga. Zobaczmy, kto tutaj na mnie czeka w Grand Arenie Championships. 187 Legion, 10 milionów 300 Galactic Power. Mojego przeciwnika. Legendy są wszystkie poza Leją. Trzecia siostra na 3 omikronach. Inkwizytor, no to mniejsza w sumie o niego. Bo to TW, Malgus wszystkie 3, Starkiller 1. No mnie tyle z ciekawości. To lećmy na boty. Zobaczmy, co nam powiedzą. I tak, po lewej moje statystyki, po prawej przeciwnika. Ma o 3 mniej postaci na reliku 5, na 7 ma 2 więcej. Na 8 no ma tylko 14, o 1 mniej na poziomie 9. Undersize'ów. Mój przeciwnik gra dużo mniej. W ataku wygranych ma dużo mniej. W obronie mu się broni troszkę mniej, banerów zdobytych ma mniej, pól przejętych mniej, run wyczyszczonych dużo mniej. Postaci na gierze 12 ma ich sporo mniej. 13 166, no to niecała 30 na moją korzyść. Modów sześciokropkowych ma mniej, plus 10 speeda ma dużo mniej, plus 15 ma mniej, plus 20 mniej, plus 25 też na dużo mniej. Starkillera ma troszkę szybszego, bo 3, dużo mniej obrażeń. Malgusa ma sporo wolniejszego. Bena Solo ma wolniejszego, health na nim mniej. Nie ma Doktor Apry. Ciekawa, trzecia siostra troszkę wolniejsza jest ta moja. Health ma mój przeciwnik troszkę więcej. Tenacity ma troszkę więcej. Protection ma dużo mniej. Kale Kestisa ma dużo szybszego. Zori Bliss ma no niezrobioną. Commander Seketano ma jeden wolniejszą i to dobrze dla mnie. Ale w sumie zobaczymy faktycznie, czy też będzie miało to znaczenie. Jedi Kala jeszcze nie ma. Ciri ma dużo wolniejszą. Merin ma tak samo jak ja zrobioną, czyli słabo. Tyrona ma bardzo wolnego. No, ma niezrobionego, tylko Giro 8. To nieważne. Kapitana Rexa akurat ma na reliku 7, ale bez omikronu. 278 damage. Hotbot, co nam powie? Bardzo dużo zielonego koloru po mojej stronie. Relików mam sporo więcej. Datacronów również. Chociaż te 6-8 nie aż tak duża przewaga, ale na poziomie 9 mam więcej. Rejkę widzę, że gość niedawno odblokował. Ciekawe, czy kupił te paczki Light Speed Bundle właśnie pod Rey i ma na razie 4 zety, pewnie mu się już pokończyły. Więc Rey nie ma, można powiedzieć, a jak ma, to ma bardzo słabą. Ciekawe, to strasznie wysoko, albo ja bardzo ostatnio spadłem po tych 3 przegranych poprzednio. Maula ma naprawdę bardzo szybkiego mój przeciwnik. I zobaczmy, co w obronie on daje. 3 poprzednie rundy wygrał wszystkie, więc on akurat podskoczył mocno do góry. Ma tak, Mon Mothma, Jedi Mastera Kenobiego, to jakiś Mirror sobie nie dał rady. Mamy Darth Malgusa, Jabę, Savage, w takim składzie ciekawym, Malak Talon, Krayka, to jest znowu powtórki, Tash Rendar, Beskar, mamy Egzekutora, Negocjatora, Fanalizera, no i tutaj jakieś inne walki. Qui-Gon, różne dziwne próby, widać Lorda i znowu Kenobi'ego. Cóż, trzeba zaatakować. Ja jestem w takiej średniej troszkę formie, zmęczony podróżą, ale Grand Arena nie zaczeka, a mam nadzieję, że to się nie odbije jakąś moją dyspozycją podczas tej Grand Areny, ale się okaże. Przeciwnik coś grał. W każdym razie na dole nic nie ruszył. Natomiast na górze ruszył tylko Fina, łącznie za 67 banerów i na tym na razie zakończył swoją walkę. Natomiast on wystawił. Mamy tak, Jabę, Savage, Treya, Dash i Beskar. To jest górne pole. A dolne,
Mamy tak, Malgusa, Mon Mothmę, Lorda, Qui-Gona i Jedi Mastera Kenobiego. Zacząłbym właśnie od tego ostatniego, gdyż tutaj chcę zagrać następującym teamem, którym już kiedyś atakowałem. Widzicie, taka trójca. Przeciwnik ma Speed Up na basicu i Termiter dla Jedi, jeżeli jakiś buff tutaj wchodzi. Troszkę Armor Penetration, trochę Crit Damage. Co ja mam dla Darkseid? Bo tutaj, no właśnie, tylko 3 Datacrony. To jest troszkę problem. Poszukam statystyk. Ichś. Health, może właśnie po healthie najlepiej. Da Rebelli, Datacron, ale nie będę go oszczędzać. Biorę to, bo jest trochę defense, jest trochę health. Może mi to mocno pomóc w tejże walce. Zobaczymy, czy się da zrobić. I tak raczej zlinkuję. Ach. O. Było, że dostanie armory, na przykład ability blocking, będą problemy. A tutaj poszedł mocno w Brudalfę na razie Kenobi, także dla mnie dobrze. Na razie... No nie, dobra, special, bo ten się też podleczy. Tak. Sobie Eternal też zaatakował. Speedy. Bruta poszli w środek. No, Brut niestety ability block, ale nie wiem, czy i tak miał special dostępny. O, damage immunity. Akurat mnie to nie przejmuje. O, nie, zaatakował Bruta. Więc przyzwę sobie tanka. Ale może go teraz atakować, ale ten trochę podleczony dzięki trzeciemu skillowi. Generalnie mogę i tak na auto zagrać. Nie zagram tego ani lepiej, ani gorzej. Chociaż, no dobra, może ten trzeci stack dobry byłby tu, bo by kontrował Eternal, ale no... Jedi Master Kenobi jest na tak niskim poziomie, że raczej nie zrobi mi tu nic złego. Dokładnie tak. Bardzo dobry team na tego Kenobiego. Ok, mamy dalej tak, z trudnych walk to jest ta. Separatist, what tambor? I First Order crew nie mam, muszę zagrać ze Stormtrooperem, chociaż ten Stormtrooper spadnie na start, ale może sobie jakoś poradzę. I tutaj Unlighted Force User, Datacron. Ten nie jest Unlighted Force User, jest. Aha, to treść jest w środku inna. O. No dobra. Ten ma bardzo dużo defense. Ten ma trochę. Ale ten poziom szósty na mnie zadziała. Ten za to nie. Więc zabiorę sobie to, bo to dzięki temu dostanę damage i tak dalej. Bo buffy sobie chyba da. Mamy odpowiedź na taki Sand Attackron. Dużo defense, dużo crit damage. Będzie bardzo ciężka walka. Zobaczymy, czy w ogóle się uda ją zrobić. Trzeba być dobrej myśli. Pewno ten szósty poziom się tutaj może przydać. Tak, żeby się nie pomylić, bo ten to zaraz spadnie. W
Fajnie jakby przeżył, ale mało na to szansę. Sound, żeby jak coś to mało w niego strzelał. Nie, no tak, standard. Tak. Lord zaraz będzie mieć swój ultimate. Tak. Tak. Żeby mnie obawił immunity. Nie ma łata. Teraz muszę dobrze patrzeć, co się będzie działo. On ma 5 staków, ruszy zaraz za mną, odpala multa, więc... Ładne. Okej. Muszę ulta zbierać, więc jak tylko mogę, to trzecim skillem muszę atakować. Lord już... Znaczy Lord... Maul ma już 4 staki. Teraz ma 5. I wywali się we mnie. Kurde, jak on tak szybko zdobył? No nie mam wyboru żadnego. Obym przeżył. Dobra. Żyję, ale teraz dostanę od Lorda. Nie jest najmilej. No ten będzie miał zaraz 5 staków, muszę zagrać basic. A, healing immunity. 5 staków. No muszę tak. Inaczej nie przeżyję. A, on ma bardzo szybkiego maula, dlatego tak szybko się ładuje. Bo ma po prostu dużo speed. No nic, basic. Kolejny ult. Ma 5 staków. Ja nie mam ulta. No to trudno. Zobaczymy, co będzie. Och, healing immunity. Koniec walki, co? Tak, niestety koniec walki. Bardzo szybki maul mnie nie zatrzymał. No tutaj nie mogę zagrać, Fedek. Nic im nie zrobię. Kurde, no. Bardzo szybki maul mnie po prostu zatrzymał. 358 bit. Jakby nie to, że on jest tak szybki, to pewnie bym go ograł. No nic, muszę iść górą. Muszę iść niestety górą. Aha. Jak pójdę górą, nie mam już co zrobić na pewno na dole. To jest problem, bo ja bez kara będę potrzebować prawdopodobnie. Ja Malgusa mam w atak? Nie, mam Darvrevana w atak. No nic, zagram najpierw tutaj. No niestety Lord mnie dzisiaj ograł, bardziej nawet Maul. Stan. Okej. Nie najmilej. Co im dać? Chyba Jedi. Sakron. Ten. Po prostu.
Szkoda, nie mam tego Lorda Vadera jak pokonać. Duża szkoda nawet bym powiedział. No jest jak najbardziej szansa na to, żeby gościowie przeszedli górę i dół, ale teraz już Lord, to jak mnie Lord zatrzymał, to dołu niestety, ale nie przejdę. Ale nic, nie trzeba zrobić co się da na górze, a pokażę. Stawać z nim mogą tylko tutaj. No ruszy komander Ahsoka Tano. Bo już kurczę, Krysantan spada, ty się dopiero ruszasz. Auto. Niech sobie grają. Ja nie mam jeszcze zaplanowanego, co zagram na Beskara, Bo-Katan i Ordo, no ale trzeba jeszcze tam dotrzeć. I ostatni team. Na razie trzeba przejść resztę. Z Qui-Gonem będzie też problem. A czy na Qui-Gona działa Revan? Bo teraz właśnie bym zaatakował. Jestem w pirze. Aha, Qui-Gon jest na dole w ogóle. A, okej. Okay. Na razie Qui-Gon nie będzie moim. Zobaczymy co z Savage'em. Na Savage'a atakuje Bosk Boba Mando. Właśnie, tylko czy... Koniecznie tutaj muszę zagrać tym teamem. Może jakby zagrać tutaj Revanem, wtedy mam ewentualnie Fennec do Lorda zaatakować. No to zobaczmy, czy w ogóle ktoś tak grał na Savage'a. Revanem. Savage tam jest. Malak. Talon. ...76%. Jest trochę za mało. Chcę tym atakować. Szczerze powiedziawszy. Dlaczego tak mało? Timeouty się tu zdarzają, czy jak? Zresztą... Trzeci skill Malaka działa na tego Savage'a, ale on pewnie dostaje dużo termiteru i to jest pewnie problemem. No dobra, no to zagram... Trudno, Revana... Znaczy, Lorda na dole nie zdejmę, i tak Fennec jest minimalna szansa, żeby się to udało, więc... Więc mniejsza o to. Gdzie jest Bobuś? A, czy ja Bobę zostawiłem w obronie? Chyba, a, zostawiłem Bobę w obronie. Aha, Django. Znaczy Boba Fett działa. Griff słabiej. Boba Fett pomija też tanki, dlatego pewnie działa. Crit chance, crit damage. Okay. W razie tylko raz. Bosk, Mandalorian, Boba Fett. Czy zgadza? Hell Steel Protection. Chyba to co chcę. Bo Dark Side of you mam.
Kogo pierwszego zdjąć? Malaka. Bo on może trzecim skillem mi kogoś zdjąć. Tego nie chcę. Niestety Talon z targetem. Tak, by stan wszedł, byłoby fajnie. Szkoda, że Boguś skończył na razie. Że śpi i Talon jest ukryta. Basic. Bardzo mam do niej dostęp. Teraz coś. 30%. Tak. Pięćdziesiąt. 60. Dwa strzały wreszcie. 80 i payout. Git. No to ciach. O, nie chciało siąść. Okej. Okay. Out. Count. A, to w sumie obojętne. Kryła się, okej. Okay. A, teraz tak, muszę poczekać na trzeci skill Mando. W międzyczasie próbuję szukać Talon, jakichś obrażeń na nią. Kryła się. Dobra, auto. Hit. No to co? A, w sumie mogę na dole jeszcze zagrać Fennec, bo przecież Fennec, Gryf i Beskar. Ale nic, do tego się wróci później. Treja. Tutaj truperki. Najpierw muszę sprawdzić mody i co tam na Datacronie. 2, 4, 3. Treja jest wolna. Ten jest dość szybki. A 5-1. Średni. W miarę. Tutaj chcę truperami zagrać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam Datacron dla nich. Ten. Konkretnie. Regi via. Zobaczmy, co się uda. Fajnie. Teraz raczej ciebie. Oj, przeżył. Basic na wszelki wypadek. Jakby nie te. Jakby zabrakło obrażeń. Treja ładnie spadła, fajnie. Trupereczki ładnie zadziałały. Dash. Tutaj Qui-Gon. Ty. Co oni mają? Dla Wookich coś. O, defense, stakujący się dużo armor penetration, crit damage. No cóż, ja potrzebuję armor penetration, ale niepotrzebnie, niekoniecznie najwyższy jaki mam. Ten. Sobie raczej zdam. Qui-Gon za szybko padł, niestety.
Raczej tak. Niestety kamp padł przez to, że dostał Anakin stana, ale na szczęście zrobili walkę. Beskar. No dobra, trzeba pomyśleć, co z tym Beskarem zrobić. Tak, truperków nie mam. Celes w sumie może być. Treja. Rej nie. Rej sobie użyję na dole. No i zagram na dwa razy na Lorda i to jest jakiś pomysł. Padme. Może. Padme Gideon. Chaka. Chartolito. O, nie wiem, czy będę potrzebować tego teamu. W ogóle. Więc. Kto drugi? Kogo tutaj? Takę? Tyle Secure bym mógł dać. Mam do niej chyba Tetakron. Nie, już zużyty. Okej, okay, to. W takim razie. Gideon. Elf mam, mały. Może być. Zobaczymy, jak wyjdzie walka. Wiem, że ty zaczynasz pierwsza. Mam teraz offense up. Ordo późno. Padł. Tam, fajnie. To zrobiła. Dispel. Nie potrzebuję tego daj zaściągać z Gideona. Fajnie. Tak, żebym miał banerów max, jeżeli się uda. Jest, fajnie. Dobra, stawki otworzone w takim razie. Na statkach mamy co? Negocjator. Exec, negocjator tylko z maruderem. I finalizer. Okej. To co, tutaj ma lewo pewnie. Tylko nie wiem, czy sobie poradzi. Tutaj raczej profundity. Tutaj holdo, albo co tam zostanie. Mam tak, trzy floty profundity. Na lewo. A, jeszcze mam Empire. No to dobra. To Empire na negocjatora i powinni się przez nich przedrzeć raczej. Raczej, bo nie grałem na Marudera. Jeszcze do sprawdzenia. Ale co by nie było, raczej tu profundity. Ponieważ tu jest po prostu bezpieczniej. Choć, no dobra, bezpiecznie, ja poprzednio przegrałem. Dobra, to może sprawdźmy najpierw statki, co na negocjatora. Hunters. Teraz trzeba poszukać Marudera. Jest. Wszyscy grają tak samo, z Asoką, Anakinem. Ma lewo, ma tylko 39%. Auć. To wiemy, że ma lewo już będzie ciężko grać na negocjatora. Empire ma 77. Więc co by nie było, wolę raczej sobie zagrać tym. Nawet jak te procenty trochę spadły. A tutaj jest profundity. Dajmy full squad. Okej. No tak. Oj, nie tego, nie ten statek zaatakowałem. Damn. Trochę się rozpędziłem. No nic, zobaczymy. Czy to
Może trochę jednak asyst wejdzie. Ojej. Dobra, ja zepsułem. O, trochę szczęścia. No, mogło być lepiej. On może zaraz wpaść. Dobra, ja zepsułem. Przyznaję się do winy. Zagrałem za szybko pierwszą turę. Padnij. A więcej asyst. No, dobra, powiedzmy. Może być. Okej. To Wiggla trzeba będzie zrobić na Falconie. Podleczyła Jika. Nie, niekoniecznie najlepiej. Nie trzeba chyba Wiggle Basic. Phantom niestety spadnie, bo niestety ten dostał asysty. No dobra, jeszcze walka chyba do uratowania, ale to chyba. Tak. Basic. Prawie. Dobrze. Tam sobie utrudniłem walkę, bo widać, że ewidentnie jakbym zaczął począć tak jak trzeba, to by ona w miarę łatwo poszła. Tu. Okej. Och, na szczęście. Bo mógł być teraz ultimate przeciwnika, ale nie ma. A, to był w sumie głupi ruch. Dobra. Tak, było dispel chyba zwyczajnie, albo po prostu atakować do przodu i tyle. Okej. Na szczęście. No dobra, dobra. To Empire. Patrzymy, co sobie... czy pytanie, czy Executrix może ktoś na to grał? Dużo Kaimiry. Profundity nawet nie zawsze, nie? Jest Executrix. Executrix... Z Sightem, co ciekawe, bardzo słabo sobie radzi. Tutaj są jakieś zwycięstwa, ale tych walk jest za mało. Wolę raczej zagrać w takim razie klasycznie Chimerą. Dobra, i tam statki. Kilka krajów. Radzę jeszcze tego. Tego sobie zabiorę. Patrzymy, co z tego wyniknie. Ja jeszcze nie grałem tej walki, więc nie wiem, czego się spodziewać. Najchętniej bym pewnie zaczął od ataku raczej Anakina. Tak, mam statek. I Defender od razu stan w Anakinka. Bym nic tu nie robił. Teraz tak, raczej tu. Anakin się już rozbudził. Dodge kolejny dla mnie. Dispel będzie przepiękny teraz. O, czemu? Co się stało, że tutaj dispel nie wszedł? Ale lipa w sumie. Nie miał drugiego życia teraz, więc w sumie nie wiem, co się wydarzyło. Że nie wszedł dispel. Aby przepowtórkę potem zobaczyć, ale Anakina nie ma. Ahsoki prawie. Y-Wing, okej. Daj. Dobra, dwóch atakerów zdjętych, więc jest raczej spokojna już walka. Basic. Raczej nie trzeba
Siala. I do widzenia. A, drugie życie. Okej. Nie ma z drugiej strony żadnego statku. Ty ma obecnie critical hit immunity, więc powoli idzie. Prawdopodobnie teraz zdąży przylecieć drugi statek jakiś. Ten ma tanta i critical hit immunity. Okej, to już się tu więcej nic nie zdarzy. Mam nadzieję, że zdążę przed nim, bo mógłby mieć ultimate tak zwany. Bo... Na szczęście nie ma. Dobra, no to co? Finalizer. I mam albo Malevo, albo Radusa do wybrania. No zobaczmy, co najlepiej działa. Ma chyba klasyczny skład. To jest tu. Malevolence ma tylko 100%. To lecę. Jednak tak. Parati. Tak, bo tutaj nie potrzebuję zbyt wiele reinforcement. To mi może tutaj pomóc na pewno w walce. Tamtyc. Tak. Tak. Tanka już prawie nie ma. Tam. Leci. Ja zagram, tak. Nie chcę reinforce'u dawać, żeby im nie dawać terbiteru. Mogę atakować Kylo. Jak Kylo spadł, to już jest tam koniec walki dla nich. Mój tank spadł. Ach, trzeba było drugim skillem, ale to finalnie tak. 70. Fajnie. Okej. To wracamy na dół. Może nie trzeba, może trzeba było od początku tak zrobić, żeby nie grać tu SLKR-em, tylko Treya i potem dopiero Fennec. To była myśl. Ale nic, zróbmy tak. Może niepotrzebnie tu od początku traciłem SLKR-a. Nihilus Scion czy Savage? Savage mógłby się na CLS-a przydać, tylko że to jest mocny, mega mocny team. To zagram z Savage'em, tak? Najwięcej health, defense mi nic nie pomaga. Nie mam momotmy, więc może być ten Chakron. Zobaczymy, czy się uda. Kogo się bardziej boję? Maula czy trzeciej siostry? Chyba Maula. Maul 5 stopów. Mogę trzecim, drugim czy drugim sklem zagrać, ale finalnie w sumie to bez liczenia. Ten nie zaatakował 5 razy? Nie, bo jeszcze nie miał tury. Okay. Teraz zaatakuje pewnie na Savage'a niestety. O! Czemu trzecia siostra się nie wskrzesiła? Że ona powinna mieć 3 życia. Dziwne to. Mega dziwne. Tak. Nie mam niestety strzału. Mój Nihilus ledwo stoi.
tak? Troszkę by zabrakło. Ale może się uda to zdjąć. No jest. O! Pads dot. Oto fart. Dobra, no to czekam na timeout. Fenek. O! Będzie szybciej niż timeout. Cóż, trzeba było raczej od początku zagrać tym teamem. Niepotrzebnie się tłukłem może SLKR-em, ale było ponad 70% szans. To nie jest tak mało. A, ale to pewnie był play, żeby zagrać tryom, a potem dopiero atakować Fenek i zachować sobie SLKR. O, kończ. Dzięki. Chociaż kto wie, jakby się ta walka zakończyła. Małby mógł kogoś na start wycisnąć i by mogłoby nie być tak fajnie. Fenek. Skandrel. Fenek, Beskar, Griff. Darkseid? Mam jakiś jeszcze datakron? Mam. No i on daje dużo. Nie mówiąc o tym, jaki tu defense jest z kosmosu. Więc Fenek powinna spokojnie dać tutaj sobie radę. Nie ma się na pewno leczyć. Jeszcze. Teraz już prędzej. A, nie ten skill. Ale. Nie powinienem tym skillem grać. Ale może Beskar przeżyje. Okej. Payout wpadł. Na pewno to. Payout wpadł i zdispelowali się, więc akurat miałem troszkę szczęścia. To. Super. Tak trzeba było zagrać. Nie straciłbym tak SLKR-a. Malgus. Na Malgusa jest taki dziwny team, który wyszukałem. Mianowicie ty i ty. I właśnie w takim lidzie. Jedi Knight, Luke Skywalker. Basic statystyki, health, dużo defense. Ciekawe, czy się przez ten defense przebije. Jedi. To raczej mało daje, to mi trochę więcej może dać w tej walce. Ciekawy jestem, jak ta walka wyjdzie. Wiem, że rozpocznę pierwszy, bo Jedi Master Luke jest szybszy. Ale co się wydarzy dalej? To, żeby im zmniejszyć pulę HP, to, żeby miał troszkę więcej odporności. W sumie mogę zrobić tak. Nie będzie miał od razu strzała na start. To ten będzie miał. Może to był place, żeby tutaj tak zagrać, ale... Okaże się. Ability block niestety nie wszedł na Malgusa, więc będzie miał prawdopodobnie teraz strzał i strzeli sobie pewnie tu. Ale się podleczę troszeczkę. Poszedł Hermita, dobrze dla mnie. Tak. Fajnie. Wszystkie bonusy pozdejmowane. Kurczę, ładnie to idzie. Fajnie. To, żeby mu pulę HP zmniejszyć, mimo tego, że troszkę się podleczył, ale będzie łatwiej dokończyć. Kurde, fajny team. Póki nie mam Jedi Kala, to fajny team. Podoba mi się. Naprawdę ładnie poszło. Mona Lisa, Akamon Motma, Bad Batch.
Zobaczymy, czy BetBecha mi się uda. Procentowo mają dużą szansę, natomiast gość widzę, że ma dobry, bardzo dobry datacron. Zobaczymy, co mam dla klonów. Dwa datakrony, jeden z kosmiczną ilością armor penetration, drugi z mniejszą a i stakującym się offense. Jeszcze stakujący się kryt. Może nie będę oszczędzać na tym, nie? Tylko w ten sposób. Okej. Ale jest wcześniej i ta też. Tylko nie dispel. No dobra, jakieś może dwa stany będą. Udało się. Że dla mnie. Chyba tak. Żeby dać tutaj translation i go podleczyć. Okej, żyje jeszcze. Jest nieźle. Kara spadła. Niestety mój tech też i kara się wskrzeszyła. I echo chyba zaraz spadnie też. Chyba moi bedbecz nie dadzą rady. Chociaż Kyla zdjąć to już będzie coś. Dobra. I kara teraz jest bez buffów żadnych. Termiter cofnięty. Udało się, ale pamiętacie ile miałem armor penetration? A i tak poszło ledwo, ledwo. Qui-Gon. No dobra. To na Qui-Gona to co zwykle. Zobaczymy czy wyjdzie. No, szósty poziom na szczęście niezbyt dobry. To reszta jest całkiem niezła. Co sobie dać? Może Armor Penetration właśnie? Jeżeli przeżyje, Armor Penetration może pomóc w dokończeniu tej walki. Niestety zaczęli pierwsi. Mimo tego, że on raczej nie miał zbyt szybkiego Anakina. Tak. Okej. Tak, koniecznie. Kończymy Qui-Gona. Niestety ma oczko. Anakin. I zaraz we mnie uderzy. Nie bardzo mogę do niego dostać. O, udało się. Na szczęście pewnie duża ilość Armor Penetration w datakronie pomogła mi. Ten już, no, to był jego ostatni strzał. Po tym jak Qui-Gon padł, natomiast Django tutaj zrobił przeogromną robotę. No dobra, udało się tu przejść. Przykodami, ale jednak. Kro. Co tu robi Kro? Jest Ferzerderami, jest Rey. A, ja jeszcze mam ciągle Starkillera nieużytego, no to się przyda. A, i tutaj ma na girze 11 3 zety, więc ewidentnie niedawno odblokował. Pewnie kupił ten light speed cały. Co by nie było, tutaj Starkiller być musi. Co? Bo Benna ma gościu na reliku 5? Dziwnie to wygląda. Ciekawe, kiedy on go zrobił, że ma na reliku 5, a Rey gear tylko 11. Nie mam już Armor Penetration zbyt dużych, to jest troszkę problem. O, 94% to nie, procent nie tak mało, ale jednak. Nie jest to 200%, które zużyłem wcześniej. Okej, okay, no to tak. On jest VIP-em? Nie. Ale Rey jest. Ach, nie popatrzyłem sobie, ale Rey jest VIP-em.
No nic, przez Bena się udało przedrzeć. Ale nie mam dostępu do Rey. Bo Rejka jest VIP-em. Ben ma 0 HP w tej chwili. Rejka atakowała. Damage immunity. No nic, teraz oczekiwania, że nic z damage immunity wyjdą. To niewiele mi zmienia. Okej. Więc Rey jak wyjdzie z Foresightu, to tyle. Fajnie. No dobra, zostaje... Ile? 4? Tak, 4 teamy zostały. Szkoda, że nie ma Bad Batch, bo tutaj by się przydali. Nie ma gość na szczęście Zori zrobionej. Mniej więcej co ja mam? Darth Revana, CLS-a, Trencha Vampę, JKR-a. No, mam w czym wybierać. Jeszcze Hanna Solo, Chewbacca. No dobra, trzeba moment na przemyślunki. I zaatakować to jakoś. Okej, krótko, szybko. Nie powinno być tu żadnych trudności. Wymyślony atak. Dajmy wampie elf. Elf defense, chyba okej. I to jest item bez TIE Fighter Pilota, więc nie powinno być jakichkolwiek tutaj trudności. Chyba, że stan teraz wejdzie. Resisted jak zwykle. Na City mody i tyle. Kontry. Więc na razie trzeba będzie się załadować. Wow. Tam trooper szybko znika. 12 tylko. Potantował się, więc będzie troszkę wolno szedł. Bez tego buffa oczywiście by zdjąć tego kolonela, niech to się po prostu poduje. Spadł z, a teraz już. Teraz już chyba tylko basic. Nic więcej potrzebował swoją drogą, 15 aż damage over time, 17. Mniejsza o to. Mniejsza o ładowanie offense, spadła Aiden bardzo szybko, bosk. W sumie nie użyję dzisiaj Darth Revana. Wedge. Han Solo, Chewbacca. Co oni mają, statystyki? Nie. Skiwanie, Halvy Protection. Może ja bym sobie wziął właśnie taki Datacron. Lecimy. Ataku. Kogo tu zastanować? Sam. Chociaż jeżeli ma szybkiego boska, to mogłoby być problematycznie. Tym bardziej, że stan nie wszedł. O, na szczęście. Finalnie poszło. Problemowo. Ach. 5-7, fajnie. Crew. Tak, Celes, Tripio, C-3PO. Dla Rebeli. To będzie bardzo dobre. Oni mają tylko statystyki, crit damage, crit chance. Okay. No tył ewidentnie miał na taki, że ktoś tu już nie dotrze. Tyle by coś było.
No, nieźle. Hak zaczął pierwszy i zastanowił mnie bio. Od tego powinien zacząć. Wolutku na razie. To, że zastanowany trpio. Okej. Można teraz Axa. Tylko niestety taunt i stun na dwie tury. Ma chyba na dwie tury, czy na jedną? Stan? Na jedną, dobra. Na dwie tury to ma tylko SLKR stan. Jeżeli dobrze pamiętam. Okej. Okay. Ciach. Protection już odzyskane. Da się tylko przez niego przebić. Super. No cóż, ostatnia walka, tak myślę. To jest tak, JKR, Gmy, Bastilla. Statystyki, Defense Protection. No nic, no nie ma tutaj Zorki. To raczej walka spokojna. Szału nie ma, jeżeli chodzi o ostatni Datacron, ale ma co się przejmować. A po szybszego? Nie, in normalnie. Tak jakoś dziwnie Termitor wyglądał. I mają kontry, czy nie? Chyba już nie pamiętam. Tak. Lecimy teraz Resistance Hero Pow. Przeżył po. Spadnie? Nie. Tak, żebym banery miał. Na pewno maksymalną ilość. Mark. Fajnie. Czyli cóż, tylko Lord Vader mnie dzisiaj zatrzymał. To tylko sprawdźmy. A, ponad 2000 banerów, to tak. Banerków jest naprawdę dużo. 2020. Chyba Lordzik mnie zatrzymał, ale tak sprawdzam dla przypomnienia. Jak Grand Arena czy oczy, to schodzi się dużo czasu na to. Statki jeszcze raz. Tak, tylko mnie Lordzik dzisiaj zatrzymał. No cóż, wszystko zależy więc od mojego przeciwnika. Jak będzie? Cóż, dowiemy się za chwilę. Myślę, że raczej wygraną mam, ale trzeba poczekać. No generalnie pytanie, czy będzie miał czym zdjąć Jabbę i Lorda Vadera. No i Rejkę. Może mieć ciężko. Jak będzie się zaraz? No cóż, przekonam. Podsumujmy sobie. Wygrana widzę, że jest. Pytanie, czy grał coś więcej przeciwnik? Wygląda na to, że chyba nie. Na razie na górze widać, że nie. A na dole? Na dole pusto. Czyli wygląda, że udało się wygrać. Tylko Lord Vader mnie dzisiaj zatrzymał. Więc będzie walka o pierwsze miejsce w następnej rundzie. O, jak to będzie, już zobaczycie w następnym filmie w poniedziałek lub wtorek. W każdym razie warto też wspomnieć jeszcze w tym filmiku, że tam już w plikach gry wyszukali niektórzy, szczególnie Arni popularny. Jego nick tam z końcówką T101, nie chcę wiadomo całego wymawiać, bo niektóry może źle się tu środek, znaczy początek jego niku wydawać.
W każdym razie, że będą kolejne paczki Light Speed Bandu, które prawdopodobnie dadzą kolejne Galactic Legends. Jeszcze ich nie ma w każdym razie w grze. Ale zapowiada się na to, że kolejne Galactic Legends będą nam dane do wrzucenia. O, jest właśnie ta paczka, o której wcześniej nie mówiłem, do Starkillera, choć strasznie droga. Więc jak ktoś nie kupi, to jak najbardziej zrozumiem. Ważniejsze były te dla Supreme Leadera Kylo Rena i dla Reiki. Nie wiem, czy one jeszcze są. Coś tu jest, ale tu nie są te płatne, które tam kosztowały chyba około 60 zł. O nich już mówiłem w innym filmiku, więc można się cofnąć do z zeszłego tygodnia, żeby sprawdzić, gdzie mówiłem o tych paczkach. Może one jeszcze są, tylko możliwe, że ja ich po prostu nie widzę, ale jakieś tutaj właśnie dla Rey chociażby za kryształki są. No nie, ta nie jest jakaś szczególnie chyba dobra. W każdym razie Light Speed Bundle się nazywały, a tutaj żadnej takiej nazwy nie widzę, więc pewnie już te 2 tygodnie minęły. Ale o paczkach Light Speed Bundle już mówiłem. Jedna z nich to właśnie były te dla Starkillera, ale były dla SLKR-a i dla Rey. Możliwe, że kolejne legendy nam się pojawią, ale jak będzie, to wszystko się okaże. Jak już będą one w grze i będę coś pisać więcej na forum, to na pewno myślę, że filmik na ten temat zrobię. Ale tutaj tyle. Jeżeli macie jakieś pytania do Star Wars Galaxy of Heroes, można jak zawsze zadawać je w komentarzach. A w następnej rundzie zobaczymy, czy się udało o pierwsze miejsce powalczyć na tyle, żeby wygrać. To tyle. Trzymajcie się.